Przed tym, co nazywamy wielkim wybuchem, mógł nie istnieć czas, mogła nie istnieć przestrzeń i nic mogło nie zapowiadać powstania Wszechświata. A Wszechświat jest wszystkim tym, co znajduje się w obrębie przestrzeni kosmicznej. Dzisiaj opowiem wam o mojej teorii, skąd wziął się wielki wybuch i dlaczego Wszechświat powstał. Załóżcie słuchawki, bo jeszcze tego nie słyszeliście. Moja teoria mówi, że przestrzeń kosmiczna, tak jak wszystko w jej obrębie, podlega ewolucji. Jednak przypadek zaistnienia takiego zjawiska jest o tyle ciekawy, że wziął on się z innej formy bytu. Porównać to mogę do kopalnych paliw stałych, które powstają ze szczątków roślin. Ponieważ rośliny, które tworzą te kamienie, na pierwszy rzut oka wydają się być inną formą bytu. Jednak wróćmy do sedna mojej teorii. Ponieważ przed powstaniem Wszechświata, który szeroko rozumiemy, istniała tylko jedna siła, która potrzebowała przestrzeni, by się zacząć rozwijać. Siła ta spektakularnie poświęciła swoje istnienie, by wywołać wielki wybuch, który nada życie innym siłom poprzez stworzenie przestrzeni, po której wybuch może dryfować. Martwy bądź żywy. W mojej teorii przed wielkim wybuchem nie było takiego czegoś jak przestrzeń. Dlatego wspomniana siła, poświęcając się, to stworzyła. A co za tym idzie, teoretycznie może współistnieć z siłami, które prawdopodobnie już nigdy nie będą musiały się sprowadzać do tak drastycznych kroków, ponieważ otrzymały w prezencie przestrzeń kosmiczną. Przejdźmy teraz do definicji wielkiego wybuchu. Terminem wielki wybuch określamy początek formowania się naszego Wszechświata. Jest to kluczowe do zrozumienia mojej teorii, ponieważ wbrew temu, co jest logiczne, to forma Wszechświata, która była przed wielkim wybuchem, nie uznajemy za naszą formę Wszechświata. Dlatego istnienie bądź zakończenie istnienia siły, która stworzyła Wszechświat, jest bardzo prawdopodobne. Jednak temat jest nieco bardziej skomplikowany, na co zwrócę uwagę w dalszej części odcinka. Zacznijmy od początku. Wszystko zaczęło się około 14 miliardów lat temu. Jednak najstarsze badania tego tematu sięgają 100 lat. Dlatego przejdźmy od razu do 1900 roku. A dokładniej do 1927 roku. W tym roku niejaki George Lemaître opublikował swoje wieloletnie badania, które na światło dzienne rzucały nową teorię na temat Wszechświata. Otóż stara teoria mówiła o tym, że Wszechświat jest stały i niezmienny. A wspomniany naukowiec to zmienił, ponieważ w 1930 roku dzięki niemu nowa teoria została zaakceptowana przez środowisko naukowe. Oczywiście nie obyło się bez kontrowersji, ale o tym w dalszej części odcinka. Badania, a zarazem teoria wspomnianego naukowca, mówiły o tym, że pomiędzy 13 a 15 miliardów lat temu wszelka obecna dzisiaj materia i energia była skupiona w pojedynczym, nieskończenie małym punkcie, o nieskończenie dużej temperaturze. I w pewnym momencie punkt ten zaczął się błyskawicznie powiększać i jednocześnie ochładzać. Powiększanie się i ochładzanie nazywamy dzisiaj wielkim wybuchem. Nazwa ta nie odnosi się do zdarzenia, które się stało w przeszłości, ponieważ z początku istnienia tej teorii miała ona bardzo dużo przeciwników, którzy w oparciu o dotychczasową wiedzę z fizyki nazwali to zjawisko wielkim wybuchem, żeby umniejszyć wiarygodność tej teorii. W mojej teorii punktem tym jest pierwsza siła, która zaistniała. W rzeczywistości wielki wybuch mógłby się zwyczajnie pojawić bez, jakbyśmy to nazwali, fajerwerków. Mniej więcej tak, jak widzicie teraz to na ekranie. Wielki wybuch można porównać z czarną dziurą i balonem wypełnionym wodą. Z czarną dziurą, ponieważ oba te zjawiska są skupiskiem całej materii w pobliżu, która osiąga nieskończoną gęstość. I z balonem napełnionym wodą, ponieważ gdy taki balon wybuchnie, to zmoczy on wszystkie ściany w pokoju, czyli zawartość takiego balona będzie bardzo rozległa w przestrzeni. Wśród przeciwników wielkiego wybuchu był Einstein, jednak po wgłębieniu się w nią zmienił zdanie. Należy również wspomnieć, że twórca teorii wielkiego wybuchu był katolikiem. Dlatego nie trudno się domyślić, że Kościół ma wyrobione stanowisko na temat wielkiego wybuchu. W teorii to brzmi następująco. Otóż wszystko istnieje na chwałę Boga. Bóg stworzył nas, abyśmy Go poznali i kochali. Wszechświat ogłasza chwałę Boga, a my, widząc zdziwiające dzieło stworzenia, możemy z tego powodu uwielbiać Stwórcę. Natomiast bardziej praktycznego spojrzenia na ten temat rzucił papież Franciszek w 2014 roku, mówiąc, że wielki wybuch nie zaprzecza Bożej intencji stwórczej, a wręcz przeciwnie, ponieważ jej wymaga. Wielki wybuch jest zjawiskiem czysto teoretycznym i jednym słowem nie możemy stwierdzić, czy rzeczywiście on miał miejsce, czy jest to wyłącznie fantazja będąca pokłosiem wielu faktów. Jednak jest to na tyle ciekawe, że w najbliższych latach będziemy bliżej niż dalej poznania prawdy o jej słuszności. Dlatego zostaw polubienie i udostępnij ten film, by więcej osób mogło poznać moją teorię, definicję i historię na temat dziejów istnienia tego zjawiska.